Cześć, ja jestem Dreku. Jak wiecie, na JJSMP trwa event polegający na tym, że co 10 sekund losowa osoba grająca na dowolnym podserwerze dostanie klucz do skrzyni Josha lub Johna. A ja w tym odcinku sprawdzę, ile kluczy zdobędę grając godzinę na serwerze JJSMP. Na samym początku chciałem was przeprosić za mój głos, ale niestety się rozchorowałem, a ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Dobra, jak widzicie, ja jestem na serwerze krwistym i na samym początku spróbuję sobie ogarnąć jakieś itemki. I pójdę sobie na spawna, bo w ogóle mam $298, co mogę coś kupić. No i w tym odcinku też spróbuję sobie wbić się na tym koncie 10 serc, czy na tym podserwerze 10 serc. No i moją taktyką jest po prostu znalezienie czyjejś bazy, na przykład takiej. I te panie typów do niej, a później gdy będę miał jakieś lepsze itemki i więcej serc, to będę się tepał do typów. Nie wiem, chyba sobie kupię tą klatę, bo w sumie jest fajna. No dobra. Mam klatę. Wezmę sobie jeszcze tarczę. Jest, wszystko siedzi. No i chyba teraz sobie pójdę właśnie na losowego spawna. Jest. O, w ogóle drewno jest, wszystko jest, więc fajnie. Co jest? Patrzcie w ogóle. Chwila, tepnę się na spawna, tylko odłożę tą klatę. I w sumie... Odłożę sobie tą klatę i zobaczę, czy mu zaufam, czy nie. Dobra, tepnę się do niego. Ciekawe, czy mnie zabije, czy nie. Nie wiem, czy ufać, czy nie. Ej, nie zabił mnie, co jest. Ej, dzięki, mordo. A czemu on mi seta całego oddał? Ej, on wyszedł? Ej! O nie. Chwila, dobra. Piszę do niego. Jeszcze chwila. Dobra, to pozdrawiamy mamę i tatę The Best Gaming. No i ciebie też pozdrawiam, The Best Gaming. Dzięki za ity. Będziesz na odcinku. No nie wiem, nie musiałeś mi całego seta oddawać, ale dzięki wielkie. Mam 4 zapasowe i 4-3. Aha, dobra, on ma zapasowe sety, to dzięki. Chcę w ogóle sprawdzić, czy na tym podserwerze mam jakiegoś home'a. Okej. O, coś tu jest. W ogóle tu jest... Ojeju. Tak to wygląda, okej. W ogóle fajnie, w ogóle chciałem powiedzieć, że to jest home, którego, który był tak słabo zrobiony wcześniej, a teraz widzę, ktoś się nim zaopiekował i jest Ender Chest, jest tutaj Obsidian. No i w ogóle wszystko jest tak lepiej zrobione teraz. Nie wiem, czy w ogóle tam jest... Chyba nie ma Dripstone'a, ale i tak spróbuję bez tego Dripstone'a tepać tutaj typów. Dobra, tak. I w sumie będę tepał typów tak, że będę tak i jeszcze zrobię sobie półpłytkę, ale chyba z drewna, żeby była jakaś różnorodność. I jest, tak. I tak będę tepał typów tutaj. Później poszedłem na obiad i byłem AFK przez 20 minut, lecz jak mogliście się spodziewać, nie otrzymałem żadnego kluczu.
Dobra, jestem po chwili. Co jest? Ej, co tu się stało? Bo ja nie miałem tych części seta. I w ogóle tych itemów nie miałem. Co jest grane? Dobra. No i niestety nie otrzymałem w ogóle żadnego klucza. Tak się niestety stało. Nie, proszę, proszę. Nie. Och nie, nie na ten spot. Co jest? Chwila. Ja wszedłem przypadkowo na ten podserwer. Mam do odebrania podklucze? Ej, mam... Ej, przypadkowo wszedłem na jakiś losowy podserwer, na którym w ogóle jestem tak skończony, mam 3 serca. I okazuje się, że dostałem klucz. Nie wiem w ogóle kiedy to się stało, ale otworzę sobie skrzynię Johna. Fajnie by było zdobyć jakieś serce. Totem byłoby fajnie. Ten kill off. A co mi dropnie? 8 tych golden apple, czyli 8 refów. Bardzo fajnie. O, zaakceptował. Po prostu co nie wierzę. Wyszedłem akurat, gdy walka się zaczęła. Naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego tak zrobiłem. A dla pocieszenia powiem, że i tak bym tego nie przeżył, bo był zbyt wystakowany. Serio, on tak słabo to zrobił? Dobra, idę na home. Bo tutaj nic po mnie. Podsumowując, w tym odcinku prawie nic się nie działo, nie zrobiłem żadnego killa i zdobyłem tylko jeden klucz i to na podserwerze, na którym nawet nie grałem. Na tym odcinku oczywiście. Ale myślę, że i tak w miarę fajnie się to oglądało, a ja już się z wami żegnam, cześć!